Siemaneczko, jesteśmy na siłowni K8 Body Art w Mikołowie. Pokażemy, jak wygląda w środku siłownia, kto tutaj ćwiczy, jak tutaj ćwiczą ludzie. Pokażemy plusy, minusy tej siłowni, pokażemy, jaki jest sprzęt. Zaproponujemy, co, kto, jak, gdzie może trenować. Pokażemy, co można tutaj spotkać, kogo tu można spotkać. I ogólny plan na dzisiaj to jest plecy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zapraszam. Lecimy z ćwiczeniami na K8 Body Art. Mikołowie, teraz tutaj pani trenerka z tego właśnie Body Art pokaże, jak tutaj ćwiczą. Cześć, jestem Kasia. Teraz robimy sobie ćwiczenia na mięśnie pośladka i na czworogłowe uda. Tutaj nasza moja stała klientka, która będzie z nimi trener personalny, pokaże, jak wykonać te ćwiczenie poprawnie. Proszę cię. Tylko zaprezentuj. Kładziemy nóżkę na tym siedzeniu i siłą nogi tylko, nie przenosimy ciężaru ciała na to, tylko tyle, ile sił nogi, wciskamy siodełko w dół. Mamy ustawiony ciężar teraz 30 kg i powoli, kontrolując ciężar, jest wpychane siodełko do dołu i powolutku do góry. Do dołu i powolutku do góry. Jak widać, pani tutaj sobie nic doradzi? Tak jest. Widać czysta klientka, ale to tylko świadczy o tym, że warto ćwiczyć, warto trenować. Tak jest. Edyta w przodu systematycznie daje się 100% na maksa, także takie treningi przynoszą efekty. Żeby je poprawnie wykonać, należy mocno bydlęka wypchać w tył, trzymać prosto plecy, tak żeby kolana nie przeszły poza zarys stopy. K8, w sobotę wszyscy jadą nogi, ale my mamy inną zasadę, w sobotę walimy plecy, więc dajemy dalej. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pozdrawiam strefę gladiatorów i zapraszam do udostępniania, lajkowania, subskrybowania. Na razie.